No to była, no tak, to była bardzo fajna partia, taka bardzo domowa. To była jedyna wielka partia w Warszawie. Wiecie, jak był pogrom w Przytyku, o wtedy też mnie coś ze szkoły chcieli wyrzucić. Jak był pogrom w Przytyku, to był strajk. Strajkowała cała Warszawa. I PPS, i Bund organizowali ten strajk, i w szkołach też był strajk tego. Do szkoły przyszło 5 dzieci, myśmy się tam chcieli jeszcze włamać, żeby ich zabrać, ale były drzwi z blachą żelazną, nie można się było włamać i oni tam zostali. I myśmy byli, ja pamiętam ten wiec na przejeździe, tam gdzie dziś jest Pałac Mostowski, tam był plac w środku skwer, a z tyłu kino, jak się kino nazywało, nie pamiętam, i kawiarnia Tabaczyński, zaraz był ruch Leszna, a potem Rymarska. To wszystko było wypełnione ludźmi. I pamiętam, jak ci mówcy stali na stoliku. Dziwna to technika. Dzisiaj bez mikrofonu przez nic nie słychać. A wtedy ludzie mówili, stojąc na stoliku, było słychać na końcu placu. Jak to się mówiło, to ja nie wiem. Jak Szalapin śpiewał z balkonu opery, to ja byłem na Dolnej Lubiczowskiej, było słychać, a dzisiaj jak ktoś spróbuje nie było mikrofonu, a było słychać. Jak to było? Nie wiem. Ale tak to było. No i te mowy były i tak dalej. Potem komuniści coś zaczęli tam rozrabiać. Zaczęli, bo oni też coś tam, któryś z nich przemawiał, jak zaczęli, że Republika Rad, że Polska Republika Rad, no to tam się zaczęli bijatyka i tak dalej, potem ich wyrzucono i trwała to ten stan. No i potem nazajutrz to dyrektor zawołał tych wszystkich. Nie wiem, dlaczego na mnie padło, że mnie chcą wyrzucić ze szkoły, ale nie wyrzucili wtedy, bo to prawie cała klasa nie przyszła, tylko 5 przyszło. Przyszedł syn nauczyciela historii Krausa, który przyjeżdżał do szkoły samochodem, w eleganckim ubranku zawsze był, syn nauczyciela historii i jeszcze 4 dzieci z całej szkoły, więc nie wiem. Także tak to było, to był ten bunt wielki, wychodziła gazeta, no tak, przecież to była żydowska gazeta ruchu robotniczego, która miała największy nakład. To jest bardzo dziwne, bo przecież jak przyszły wybory do Rady Miejskiej, to żydowskich, to znaczy z tej dzielnicy żydowskiej było 18 mandatów. Z tego bunt miał 17. I razem z PPS-em stanowili większość w Radzie Miejskiej. Wtedy Sławojsz Klaskowski uznał za stosowne rozwiązać Radę Miejską i wyznaczył komisarza. I komisarzem był Starzyński, jak państwu wiadomo. No tak, Warszawa w kwiatach, Warszawa to wtedy nie miał. Miał on takiego swojego cenzora Runge, który te wszystkie socjalistyczne gazety wychodziły przeważnie z białymi plamami i to codziennie. I to było nie tylko dlatego, żeby ludzie nie czytali tego, co się pisze przeciwko rządowi, tylko dlatego, żeby położyć gazetę. Bo jak gazeta się drukuje i ma same białe plamy, to nikt jej nie kupuje. No i tak dalej, i tak dalej. Ten Runge to był jednym słowem. To było tak, a poza tym bunt miał kolosalne wpływy w związkach zawodowych. W Związku Szewców, wielki strajk szewców w Warszawie, na Starym Mieście był Liechtenstein, był sekretarzem. To tysiące ludzi brało w tym udział. To byli, że nie były fabryki butów. To byli pojedynczy szewcy. Już nie pamiętam, o co tam chodziło. Albo piekarzy, strajk piekarzy, robotników znaczy, nie właścicieli. To były wielkie rzeczy. Potem się tak stało, że te związki zawodowe walczyli sobie to, że inspekcja pracy czy coś podobnego, nie pamiętam jak to się nazywa, mieli swoich przedstawicieli. Jak do piekarni w nocy szły kontrole, czy jest wszystko w porządku, nie wiem, z powodu BHP czy czegoś, to był przedstawiciel Związku Zawodowego, to było wielkie osiągnięcie. No i w Centralnej Radzie Związków Zawodowych,
gdzie Kwapiński był przewodniczącym, Wiktor Alter z Bundu był wiceprzewodniczącym. A w ogóle to oni należeli do drugiej międzynarodówki, prawda?